hej ludziska, nie zauważyłam was. Słuchajcie, co roku o tej porze odwiedziła nas ciotka Ula z Irlandii. Przywiozła ze sobą swojego nowego chłopaka, który okazał się być jeszcze bardziej creepy niż ona sama. Oglądajcie do końca, to może dowiecie się, kim on jest naprawdę. I mam nadzieję, że lubicie historię z dreszczykiem. Zaczynamy! Uf, jak ja kocham piątki, przede mną 2 dni leniuchowania. O hej, mamo, może zrobisz popcorn, przebierzemy się w piżamy i zrobimy sobie maraton filmowy? Przykro mi, kochanie, nie mogę, muszę jechać ratować Krychę i Stefana. Że co, musisz ich ratować? Co przeskrobali tym razem? Ach, jadąc w górę zrobili sobie przerwę, żeby popodziwiać widoki i zatrzasnęli klucze w samochodzie filmowym. Muszę ich ratować, bo tylko ja mam drugi komplet kluczy. Jakie to do nich podobne. Ach, jestem taka zła, akurat dzisiaj przylatuje do nas moja siostra Ula z Irlandii ze swoim nowym chłopakiem. Ula ma chłopaka? Przecież ona jest przerażająca. Jest ktoś na świecie, kto się jej nie boi? Nie przesadzajcie, zajmijcie ich czymś, a ja postaram się wrócić najszybciej jak się da. Zapowiada się ciekawy wieczór. Właśnie, możesz przygotuj dla nich jakąś pyszną kolację. Jasne. Halo, chciałem zamówić pizzę. Nie tak wyobrażałam sobie piątkowe popołudnie. Że co? Jak to macie tylko pizzę z ananasem? Kto w ogóle je takie rzeczy? To powinno być nielegalne. Chyba będę musiał sam coś upiścić. Hej, Wiktor, słyszałeś, że dzisiaj przylatuje ciocia Ula? Poważnie? Niestety. Co, ja nie wychodzę z mojego pokoju? A myślałam, że ostatnim razem zaczęli już się dogadywać. Ale niespodzianka. A propos niespodzianek, ja też mam dla was jedną. 28 października o 11 będziecie mogli się ze mną spotkać w Krakowie. Spotkanie odbędzie się na Międzynarodowych Targach Książki. Będę tam od 11 do 13 z moją nową książką. Oshi! O, moje maluszki już wszystko zjadły, zaraz wam coś przyniosę. To dlaczego wyglądasz jak duch, który zobaczył ducha? Chciałem zrobić pizzę i wtedy usłyszałem coś na balkonie. Mówię ci, tam coś jest. No co ty, nic tam nie ma. Po ostatniej wizycie w garażu masz jakieś zwidy. Nie, nie, naprawdę, tam coś jest. Ojejku, tato, no dobra, udowadnię ci, że nic tam nie ma. Nie idź tam, czekaj. A widzisz, miałem rację. Witajcie, moi drodzy. Ciotka Ula? Cześć, szwagierka, ale narobiłaś nam stracha. Dlaczego wyszłaś balkonem? Dzwoniłam do drzwi, ale chyba dzwonek wam się zepsuł. Dzwonek działa. Najwidoczniej już się naprawił. Mniejsza o to. Poznajcie mojego narzeczonego Igora. Jestem Andrzej, bardzo mi miło pana poznać. Podać coś do jedzenia, do picia? Igor jest bardzo nieśmiały, zamyka się przy obcych. Ale gdy kogoś bliżej pozna, potrafi go zagadać na śmierć. Na śmierć? Tato, dostawca przyniósł pizzę z ananasem, zapłacisz mu? Przecież mówiłem, że nie chcę pizzy z ananasem. Pizza z ananasem wcale nie jest taka zła. A ja myślę, że w piekle jest specjalne miejsce dla ludzi, którzy jedzą pizzę z ananasem. Ciociu, na pewno nie chcesz pizzy? Nie jadam takich rzeczy. A gdzie Wiktor? Zrobił sobie challenge w swoim pokoju, przez najbliższe 24 godziny nie będzie z niego wychodził. Ja też w jego wieku zamykałam się sama w pokoju. Lubiłam się delektować martwą ciszą. A tak w ogóle jak poznaliście się z Igorem? Poznaliśmy się na cmentarzu. Jak to na cmentarzu? Pewnego wieczoru zwiedzałam jeden z irlandzkich cmentarzy. Ciekawe hobby. Celtyckie cmentarze są przepiękne. I właśnie tam go poznałam. Igor jest grabarzem.
O, już późno. Przygotuję wam kanapę na strychu. O, przepraszam na chwilkę. O, hej mamuś, co tam? Cześć kochanie, jest tam gdzieś tata? Poszedł na strych. Słuchaj, powiedz mu, że pilnie potrzebuję jego pomocy. A co się stało? Ach, wstyd się przyznać. Pomogłam Krysi i Stefanowi dostać się do ich samochodu, ale niechcący zatrzasnęłam kluczyki w moim aucie. Oj, mamo. Poproś go proszę, żeby przyjechał do mnie z drugim kompletem kluczyków. Przepraszam na chwilkę. Mamo, na pewno nie ma innego sposobu? Niestety nie, a Krysia i Stefan już odjechali. Ciocia Ula tu już jest ze swoim chłopakiem. Ja i Wiktor nie chcemy z nimi tu zostawać sami. Kochanie, to jest moja rodzona siostra. Poproś tatę, żeby szybko do mnie przyjechał, robi się bardzo zimno. Okej. Tato! Saro, my już się kładziemy spać, tobie radzę zrobić to samo. Tak, tak, ja już też się położę. Dobranoc. Dobranoc. Dopóki tata nie wróci, na pewno nie zmrużę oka. Wygląda tak apetycznie, gdy śpi. Uff, już poszła. Chyba jednak zasnęłam. A to co? List? Droga Saro, pojechałam pomóc swoim rodzicom. Okazało się, że zatrzasnęli się w aucie. Już bez przesady, to brzmi jak scenariusz jakiegoś bezsensownego thrillera. Igor pewnie jeszcze śpi, nie budź go, bardzo tego nie lubi. Ciotka Ula. Co to znaczy, że zostaliśmy sami w domu z tym creepy gościem? Ubiorę się i będę cicho jak mysz. Nie chcę go budzić, dopóki rodzice nie wrócą. Jakiś czas później. Ale mnie wystraszyłeś. Gdzie są rodzice? Ciszej, narzeczony ciotki śpi na strychu, a ona pojechała po rodziców. A skąd ta walizka? To walizka Igora. Otworzymy ją? Właściwie czemu nie? Może dowiemy się o nim czegoś więcej. Wczoraj nie odezwał się do nas ani słowem. Dobra, otwieraj. Okej. Czy to jest to, o czym ja myślę? Mam nadzieję, że nie. A to co? Wygląda jak mózg. Ja wracam do swojego pokoju. Nie no, nie wierzę. Muszę to sprawdzić pod mikroskopem. Hejka! Pożyczam. Dziwne, to nie może być prawdziwa krew. Nie widzę tam ani jednej komórki. Dzień dobry. Zrobiłem wam śniadanie. Dzięki, wujku. Czy to są oczy? Tak. Widzę, że resztę smakowyków już odnalazłaś. Dziękuję. Zaraz, to pachnie jak kisiel. A oczy to są żelki. Sprawdźmy, z czego jest zrobiony mózg. Ach, ciężko się kroi. To też jest żelek truskawkowy, a ta kroplówka to pewnie soczek. No tak, nawet tu jest napisane, że to cukierkowa krew. Skosztujmy. Malinowe, pychotka. Jednak niepotrzebnie się tak stresowałam, wujek wcale nie jest taki straszny. Przywiózł nam bajeranckie halloweenowe słodycze, muszę mu podziękować. Hejka! Jest tu wujek Igor? Już poszedł. Sprawdzę na strychu. Smaczne. Hej wujek! Powiem ci, że narobiłeś mi niezłego stracha z tymi słodyczami. Już zapomniałam, jak ciocia Ula lubi Halloween. Ty pewnie też. Halo, wujek. Przecież wiem, że umiesz mówić. Przed chwilą ze mną rozmawiałeś. Czy on śpi? Te włosy wyglądają jak peruka. Wybaczcie, ale nie mogę się powstrzymać.
zdjęcie podział. To może na tyle w dzisiejszym odcinku. A i pamiętajcie, że 28 października możecie się ze mną zobaczyć w Krakowie o 11. Info pod filmem, pa! Hej, jestem dinożar! T-Rex!